Łęgi. Pomocą. Za moment pierwszy gwizdek tego spotkania i właśnie on nastąpił. Dario Wisinger rozpoczyna to spotkanie. Który nie grał może w optymalnym składzie, ale kilku zawodników było naprawdę ciekawych, a teraz spójrzmy na ten atak Pogoni Szczecin. Dobra piłka w pole karne, no i naprawdę niewiele brakowało, abyśmy mieli 1-0 dla Portowców, ale faktycznie trochę tych zawodników przebywało na zgrupowaniach, a teraz spójrzmy, bo to jest kolejna groźna okazja dla Pogoni Szczecin. Tym razem na uderzenie z dystansu zdecydował się Kamil Grosicki. Wyjaśnić to zagrożenie, a konkretnie uczynił to Nilo Maenpa. No znów Kuluric próbował gdzieś tutaj na ściankę przyjąć tę piłkę, ale nie udało mu się tutaj wywalczyć pozycji. Teraz dobre, ostre dośrodkowanie, ale pewna interwencja Jędrzeja Grobelnego. Chciałbym zwrócić uwagę również na napastnika Pogoni Szczecin, Jakubie, no bo dużo mówimy o Wisingerze, ale o tym może za chwilę. No właśnie, spójrzmy na tę akcję i co? I mamy bramkę na 1-0. Jakbym wywołał wilka z lasu, przed momentem dosłownie na listę strzelców, szanowni państwo, wpisał się w tym Timios Kuluris, a więc świeżo zakontraktowany zawodnik z Grecji. Jak widać, nie zatracił tych instynktów strzeleckich. My obserwujemy tymczasem atak konstruowany przez Wartę Poznanie. Dobry ruch ze strony Macieja Żurawskiego. No i Bartosz Klebaniuk tutaj mógł zrobić troszkę bałaganu w takim meczu, kiedy jako pierwsza Pogoń traciła bramkę, ale 8 z tych spotkań nie kończyło się porażką, ale o tym za chwilę, bo mamy kolejną akcję Portowców i znów mamy kolejną bramkę, bardzo dobrze rozegrana i znów Kuluris wpisuje się nam na listę strzelców. Chluby defensywie Warty Poznań nie przynosi, ale raz jeszcze to przypomnę, bramki padły raczej z drugiej strony boiska, aniżeli z lewej, więc to też o czymś świadczy. Być może teraz zobaczymy akcję Pogoni. Tak jest, był tam Kamil Grosicki i po raz kolejny mogła podobać się ta wymiana piłki w polu karnym. Mówimy, no i właśnie Kamil Grosicki był jednym tak jest, ale z może o tym za moment, Kuba, bo teraz widzimy Sangowskiego. Podanie do Stefana Sawicia. Sawić mocno, ale wprost w Klebaniuka. Granatowo-bordowe barwy przy linii bocznej, a teraz widzimy całkiem niezłą próbę Marcela Wędrychowskiego, ale czujni defensorzy Warty Poznań. Jeszcze nie koniec tej akcji, będziemy mieli strzał z okolic 16 metra, jak na razie nie. O, teraz widzieliśmy to bardzo dobrze, jak odnalazł się w tej sytuacji bodajże Adrian Lis. To nie ma zmiłu, jest to okres przygotowawczy i od rana jeszcze jedna jednostka treningowa i Czechów, i podopiecznych Jacka Zielińskiego czekała. Ale zobaczmy, teraz kolejna akcja, Grosicki, Wędrychowski, była to ciekawa, techniczna próba Kamila Grosickiego, teraz jeszcze podbił tę piłkę. Tym, że Mariusz Fornalczyk powrócił z wypożyczenia do Brukbetu Termaliki Nieciecza, tak to wszystko wygląda, a tymczasem obserwujemy piłkę w polu karnym. Sebastian Kowalczyk przytomnie odegrał futbolówkę, mamy strzał na bramkę, ale interweniuje Adrian Lis. Jeszcze nie koniec tej sytuacji, był tam z numerem 61 Kacper Smoliński. Wtedy pamiętny dla kibiców Pogoni mecz, bo bramka w 95 minucie na wagę remisu, czy też wcześniej także trafiał do siatki w meczach towarzyskich. Zobaczmy, bo teraz szansa dla Pogoni na kolejną bramkę i tutaj znów Warta. Kolegów z zespołu, czy jednak będziemy mieli strzał? Raczej ta pierwsza opcja, a nawet trzecia. Szanowni państwo, Kowalczyk w pole karne. No i to było naprawdę przemyślane zagranie i bodajże Wojciech Lisowski odnalazł się tam. Zamieniam się w słuch. I faule, bo o nich też mówimy. Teraz Andre Wisdom fauluje. Nie widzieliśmy tego momentu faulu, natomiast wydawało mi się, że był faktycznie tam faulowany gracz Pogoni. Kowalczyk teraz na drugie tempo. I Kowalczyk wpisuje się na listę strzelców, podwyższając prowadzenie Pogoni Szczecin. Pewnie nie gwiznęli, bo dosyć miękki kontakt. No i ten rzut karny kończy nam to spotkanie.